Dwa tygodnie temu czytałem wywiad z pewnym producentem filmowym. To był człowiek, który jako jedyny wierzył w powodzenie tej trylogii Gwiezdne Wojny i zdołał do tego przekonać wytwórnię. No i film odniósł zawrotny sukces i po sukcesie tego filmu to praktycznie ten producent miał już nieograniczone możliwości wyprodukowania każdego filmu. Jego podawano jako przykład wizjonera, jako przykład człowieka sukcesu, jako przykład kogoś, komu się udało. I po kilkudziesięciu latach dziennikarz zapytał go, jaka jest najważniejsza rzecz, której się pan nauczył w karierze. No i on udzielił bardzo ciekawej odpowiedzi. Powiedział: nieważne, jak wielki sukces osiągniesz, i tak następnego dnia obudzisz się z myślą, że się nie nadajesz do tego zawodu. Pamiętam, że kiedyś rozmawiałem z pewnym księdzem, przenieśli go na inną placówkę, stracił grupę duszpasterską, z którą był bardzo związany. Bardzo to mocno przeżył. Popadł w depresję, stracił poczucie sensu, załamał się. I tak rozmawialiśmy sobie przy obiedzie i tej naszej rozmowie tak przysłuchiwał się taki starszy, mądry ksiądz. I wtedy tak dodał, że dlatego myślę, że każdy ksiądz powinien się uczyć takiej umiejętności bycia niepotrzebnym. Niekwestionowany autorytet dla chrześcijańskich michów, Ewagriusz z Pontu, mówił o pewnej takiej, to będzie trudne słowo, apatei, czyli o pewnej namiętności, beznamiętności, która polega na tym, żeby nie traktować żadnej rzeczy ani żadnego człowieka jak Boga. Bo szukanie w nich wypełnienia to jest skazywanie duszy na przeraźliwy smutek. I myślę, że jeżeli własnej wartości nie będę szukał w niezmiennym źródle wszelkiego szczęścia, to choćbym wyprodukował przebój wszechczasów, to i tak rano obudzę się z przekonaniem, że jestem nikim. Choćby 10 osób nawet dziennie mówiło mi, że mam wartość, to i tak te słowa wówczas będą się odbijały jak od szyby. Myślę, że właśnie w dzisiejszej kulturze, w której żyjemy, no wszyscy nam podpowiadają, że szczęście jest właśnie w tym, co posiadasz, w tym, jak wyglądasz, jak realizujesz swoje pragnienia, w tym, że podziwiają cię inni. No żeby zaistnieć, trzeba niemalże co tydzień dostawać Nagrodę Nobla, wygrywać Ligę Mistrzów, co miesiąc pisać jakiś bestseller, mieć najlepsze wyniki, najzdolniejsze dzieci na świecie. Tylko że takie życie naznaczone jest lękiem, czy się tym wymaganiom sprosta. Jezus jednak przekonuje, że to jest niewola i możesz z tego wyjść. Nie da się oczywiście całkowicie oderwać od świata, przecież musimy w nim funkcjonować, ale pewien taki dystans jest niezbędny dla zachowania higieny psychicznej i duchowej. Nie wiem, czy w średniowieczu byli ludzie bardziej szczęśliwi niż dzisiaj, ale na pewno mieli ustawione właściwe proporcje, bo tam wszystko było ukierunkowane na Pana Boga, a człowiek dopiero w drugiej kolejności. Dla nich było jasne, że Pana Boga należy kochać w sposób nieograniczony, bez żadnych warunków, natomiast człowieka ze świadomością ograniczeń. A u nas jest odwrotnie. Kochamy człowieka w sposób nieograniczony i w pewnym momencie okazuje się, że ten człowiek nie jest Bogiem, a miał nim być. Za to Bogu zaczyna się stawiać warunki. Nie możemy zrobić z ludzi, choćby najbliższych, czegoś boskiego. Chłopak, dziewczyna, dziecko nie jest Bogiem. Najbliższy przyjaciel nie jest Bogiem. I myślę, że gdybyśmy kochali drugiego człowieka ze świadomością ograniczeń, no to uniknęlibyśmy frustracji, że ten właśnie nasz ból bardzo często bierze się z nieuporządkowanych przywiązań, że kiedy człowiek chce, żeby zaspokoiło go coś albo ktoś, kto zaspokoić go nie może. I przywiązujemy się wtedy, bo myślimy, że źródłem naszego szczęścia może stać się przedmiot albo jakiś człowiek. A dzisiejsza Ewangelia, chciałem właśnie taki jeden wątek wyłuskać z tej Ewangelii, przypomina, że czasami jest tak, że trzeba stanąć z boku, żeby nabrać właściwej perspektywy i zobaczyć siebie w innym świetle. I do tego potrzebna jest jedna umiejętność. Umiejętność bycia samemu ze sobą, czyli dobrze przeżywana samotność. Jeżeli nie potrafisz być sam ze sobą,
to nie będziesz potrafił być z innymi ludźmi, bo będziesz chciał tych ludzi zawłaszczyć. Bardzo często Jezus odchodził w samotność i to samo zalecał swoim uczniom. Dlatego każdy, myślę, chrześcijanin powinien mieć takie miejsce, gdzie nikt nas nie znajdzie, gdzie nikt nam nie przeszkodzi, nikt nie zauważy, gdzie możemy być w pełni sobą. Jeden z chrześcijańskich pustelników nawet napisał: niechaj będzie gdzieś miejsce, gdzie możesz naturalnie, spokojnie oddychać i nie musisz z trudem chwytać powietrza. Miejsce, gdzie twój umysł może być bezczynny i zapomnieć o wszystkich sprawach. Mamy dwie sceny uciszenia burzy w Piśmie Świętym, w Ewangeliach. Mianowicie jest scena dzisiejsza Łukaszowa, ale też kiedy Mateusz w 14 rozdziale opisuje scenę również, kiedy Pan Jezus ucisza burzę, to dodaje jeszcze jeden wątek do tego. Bo Mateusz pisze, że Jezus odprawia uczniów na nocny rejs po jeziorze, a sam wyszedł na górę, żeby się modlić w samotności. I to jest taki rodzaj odejścia, który ma charakter pozytywny. Nie była to egoistyczna ucieczka, tylko pełne miłości odejście na spotkanie z Bogiem Ojcem. I dzięki samotności Jezus jako człowiek zyskuje moc, która umożliwiła mu późniejsze przyjście z pomocą pozostawionym uczniom. Przychodzi burza, Jezus ją uspokaja. I tu jest wzorzec dobrego odejścia, że celem opuszczenia człowieka jest pójście na spotkanie z Bogiem, co umożliwia mi później pełniejszą służbę innym ludziom. Czyli ja już daję, bo sam jestem napełniony i mam co dać. Jeden z naszych dominikańskich braci, mistyk nadreński Mistrz Eckhart, kiedyś powiedział, że człowiek właśnie dzięki odosobnieniu stwarza w sobie taką przestrzeń, którą wypełnia Pan Bóg. I taka osoba dzięki właśnie swojemu odejściu przyprowadza Jezusa, który właśnie ucisza wszelkie burze. Czyli jeżeli człowiek właściwie przeżywa własną samotność, stworzy taką przestrzeń odosobnienia i nie chce wypełniać tej przestrzeni rzeczami, które wypełnić go nie mogą, to wtedy Pan Bóg nie ma wyjścia, mówi Eckhart. Pan Bóg musi przyjść. Człowiek, który ma właśnie oswojoną własną samotność, który potrafi być sam ze sobą, to taki człowiek rodzi pragnienie, żeby z nim przebywać, bo przez niego przyciąga sam Bóg. Chrześcijanie w Egipcie do dzisiaj są przekonani, że dzięki temu, że wiele wieków temu Paweł Step odszedł na pustynię, to wiele łask wylało się na tamtejszych ludzi. Że dzięki temu, że święty Szarbel był pustelnikiem w Libanie, to Pan Bóg przyciąga do dzisiaj do siebie inne osoby. Bo tu jest pewna prawidłowość, o której przypomina nam Biblia, że kto nie słucha Boga, to nie ma światu nic do powiedzenia. Bo Jego słowa wtedy stają się zwykłą paplaniną, taką nieudolną próbą zapełnienia w sobie pustki. Ale właśnie to nie w hałasie, ale w ciszy i w samotności rodzi się mądrość. To właśnie w samotności przed Panem Bogiem możemy odkryć, kim jesteśmy naprawdę i gdzie leży nasza wartość. I na koniec chciałbym Wam jeszcze jedną historię opowiedzieć. To jest historia, która pochodzi z tradycji chrześcijańskiego wschodu. I to jest historia o tym, jak to pewna kobieta przyszła do pustelnika, do świętego pustelnika, do człowieka przepełnionego Duchem Świętym i skarżyła mu się, że podczas modlitwy nie czuje bliskości Pana Boga. Mówi, że odczuwa całkowitą pustkę. I ten pustelnik odpowiedział jej w sposób zdumiewający. Bo on powiedział tak: spróbuj przez najbliższe 2 tygodnie w ogóle się nie modlić. Zamiast tego siedź po prostu przez kwadrans w samotności, wczuwając się w panujący w pomieszczeniu pokój, spokój i rozkoszuj się nim. A potem zabierz się do pracy w obliczu Boga. I ta kobieta przyszła potem po 2 tygodniach i podzieliła się tym doświadczeniem takiej nietypowej modlitwy i mówi, to bardzo osobliwe, ale kiedy modlę się do Boga, dokładnie kiedy mówię do Niego, to nie czuję zupełnie nic. Ale kiedy siedzę cicho w Jego obliczu, to wtedy czuję się otoczona Jego obecnością. I myślę, że to jest najprostsze wprowadzenie do modlitwy kontemplacyjnej, która właśnie pomaga odkryć człowiekowi to, kim jest. Że w postrzeganiu świata
człowiek może nie zaznać spokoju, może odczuwać zamęt i może stracić kontakt z samym sobą, ale właśnie w swoim wnętrzu może odzyskać spokój umysłu i równowagę ducha. I to dzisiaj pokazuje nam Jezus, że dzięki dobremu odchodzeniu w samotność, aby pobyć przed Ojcem, to nie tylko odkrywamy swoją niezmierną wartość, ale również uzyskujemy moc, żeby uciszyć wszelkie burze.